Witajcie, moi drodzy. Tu Nazar Tarot Ibrahimow, wasz tarocista jasnowic. Kochani, pamiętacie, jak mówiłem kilka miesięcy temu, że będzie tak, iż każdy kraj będzie miał swoją odmianę wirusa? Mówiłem, że każdy kraj będzie miał swoją mutację wirusa. Powtórzyłem to 27 stycznia 2021. To samo, co mówiłem w grudniu i w listopadzie. Posłuchajcie, co powiedziałem na ten temat w dniu 27 stycznia 2021 w filmie pod tytułem Nowe wizje jasnowidza Nazara. Rakieta kosmiczna, mutacje w każdym kraju inne, szydło, argumenty. Posłuchajcie, co wtedy powiedziałem. Ale muszę tu hasłami powiedzieć, słuchajcie. Wy się naprawdę tej szczepionki nie bójcie. Nie dość, że jej zabraknie, to jeszcze wyjdzie na jaw to, co już jest wiadomo od dawna, że to, co mówiłem o wiele wcześniej, nie wiem, może listopad, może grudzień. Każdy kraj, to wyjdzie na jaw, każdy kraj ma swoją mutację szczepionki, swoją mutację wirusa. I przyjdzie taki czas, a gdyby określić, że ci, którzy się zaszczepili się na marne, będą musieli się jeszcze raz zaszczepić. Każdy kraj zacznie produkować i powinien osobny rodzaj szczepionki, bazując na tych mutacjach, które są w danym kraju. Każdy kraj ma swoją mutację. Każdy kraj ma swoją mutację. Z Wielkiej Brytanii, brytyjska. Niemiecka, pani Merkel ogłasza, że u nich to się dzieje. A teraz czytam, słuchajcie, informacje z 30 marca 2021 na wirtualnej Polsce, Izrael, nowy wariant koronawirusa. Odkrycie nowego wariantu koronawirusa potwierdził we wtorek izraelski resort zdrowia. Co ważne, nie jest on bardziej zakaźny, jak było w przypadku odmiany z Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, oto ten artykuł z wirtualnej Polski. Można sobie poczytać. O tym niemieckim można przeczytać. Nowy szczep koronawirusa w Niemczech. Potrójny mutant. W Niemczech natrafiono na pierwsze przypadki mutacji B1.5.2.5 zawierającej właściwości szczepu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego. Podczas rytunowej kontroli w centrum testowym na berlińskim lotnisku BER natrafiono na nowy szczep koronawirusa. Nowy wariant łączy właściwości szczepu brytyjskiego, południowoafrykańskiego i brazylijskiego. Mutację o nazwie B1.5.2.5 stwierdzono już w wielu krajach, w tym w Danii, Włoszech, Nigerii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA. Potrójny mutant, czyli zmieszało się i tak mają w Niemczech, niestety. Przyjdzie czas, niestety przyjdzie czas, że dojdą do wniosku, iż każdy kraj powinien produkować swoją odmianę szczepionki. O tym mówiłem i to zapowiadam, swoją odmianę szczepionki. Przyjdzie zrozumienie. Przyjdzie zrozumienie, jak ten wirus funkcjonuje. Dzisiaj chciałbym zastanowić się, zobaczymy, co mi wizja przyniesie, nad kilkoma sprawami. Pierwsza, którą biorę na tapetę,
to przyszłość rządu. Przyszłość rządu. Przyszłość polskiego rządu. Widzę bardzo ważne głosowanie. Widzę bardzo ważne głosowanie. I to będzie dotyczyło, moim zdaniem, mediów. Coś na zasadzie stworzenia, bo ja wiem, że jest Rada Mediów Narodowych, ale coś na zasadzie jakby grupy, rady, konsylium jakiegoś, które będzie decydowało. Nad tym, kto może powiem, jak to widzę. Nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym. Jakby kto może w polskim internecie nadawać. Tak jakby, bo wiadomo, jak ktoś jest twórcą w internecie, można go nazwać redaktorem. Tak jakby Rada Twórców, czy coś takiego, coś, co będzie nazywane jako kneblowanie wolności w internecie. Bo to, co jeszcze, to, co było i to, co już nazywano takimi metodami, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co będzie szykowane, co już jest szykowane. Proszę nie zrozumieć mnie źle, bo w komentarzach wielokrotnie pisaliście, że ale to dobrze, że pan Ziobro tak tupie nogą, ponieważ domaga się czegoś, co jest racjonalne i dobre dla kraju. Ja przedstawiam wizję, ja nie oceniam. I teraz mam właśnie wizję jego osoby i jego myśli. A pytałem się, co politycznie, co w polityce czeka Polskę. On ma plan na dość niedaleką tegoroczną przyszłość działania samotnego. Postawi warunek. Czy to wyjdzie na jaw, czy nie? On postawi warunek. A nie, bo to będzie na takiej zasadzie. To będzie gra jego. Manipulacja, założona gra. Wielki krzyk o tym, że należy reformować sądy, powrót do tego tematu, prokuraturę. Po prostu wielka reforma sądownictwa Solidarnej Polski. A jednocześnie on wie, że pewne tematy nie powinny być na patelni i że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, a on tego będzie się domagał. Więc to sprawi, że postawi taki warunek, że on chce funkcji dla siebie wicepremiera. Jednocześnie będzie zmierzał do wyjścia ze Zjednoczonej Prawicy. To mówię naprawdę, będzie zmierzał do wyjścia ze Zjednoczonej Prawicy. Będzie chciał być. O, a wiecie, co on wyczuł? On będzie chciał grać sam w te bierki. On wyczuł, powiem wam coś. I uwaga, to nie są moje poglądy.
To są jego myśli. Zbigniew Ziobro wie już, że PiS, nie Zjednoczona Prawica, ale Prawo i Sprawiedliwość podzieli się i nie wygra na pewno następnych wyborów. On będzie chciał działać wyprzedzająco i będzie chciał już w tym roku tą łajbę z napisem Zjednoczona Prawica opuścić. Pomysł będzie, aby rząd działał w mniejszości. Aby rząd działał w mniejszości. Ale to będzie na krótką metę. Nie przy tak silnej i tej, która się zjednoczy, opozycji. Powiem coś. Ojejku, jejku. Dojdzie do konfrontacji no, tak widziałem, tak? Do konfrontacji społeczeństwa w letnim okresie z służbami mundurowymi. Na ulicy, w Warszawie. Kurczę. Dojdzie do sytuacji niebywałej. Bo ja nie pamiętam, żeby przynajmniej to w ostatnim czasie, kilku lat tak się wydarzyło, ale wyjadą na ulicę samochody, te, które mogą strzelać wodą pod ciśnieniem. I to będzie skierowane przeciwko ludziom. To będzie skierowane przeciwko ludziom. Będziemy świadkiem sytuacji. Na ten moment, jak to powiem, to zakończę ten motyw. Bo skojarzył mi się autobus, z którego wychodzą policjanci. Umundurowani jak cyborgi. Dosłownie. Wychodzą, są przywożeni i kierowani przeciwko ludziom. Ja już chyba kiedyś to mówiłem, że dojdzie do jakiegoś dziwnego strajku, którym będzie. On już jest szykowany. Strajk trzech. Tak jakby trzy grupy społeczne zjednoczyły się, a wśród nich będą młodzi ludzie, którzy może będą osobną grupą, albo jedną z trzech. Młodzi ludzie. Nie chcę powiedzieć ci piłkarze, czy nie piłkarze, czy kibice, nie kibice, przepraszam. Po prostu. To widzę, to czuję na pewno. Dobrze. To mnie bardzo niepokoi, ponieważ wcale tak nie będzie w zachodniej Europie. Jakiś wielki rozlew tych strajków, ale będzie się o Polsce mówić, będzie się porównywać do Białorusi, może obrazami, prawda? Może tym, co będą media pokazywać. Przykre to. Na pewien czas swoje działania może zawiesić Trybunał Konstytucyjny. Czemu? Nie wiem. Teraz mi taka myśl przyszła. Na pewien czas.
swoje działania może zawiesić Trybunał Konstytucyjny. Na schodach, no tak, takie obrazy, na schodach Sądu Najwyższego widzę, Sąd Najwyższy będzie pusty. W sensie na pewno nie będzie tam sędziów, nie będzie tam pracowników. Ale widzę jakby starcie policji z ludźmi na tych schodach. Tak mi się to kojarzy. Ten budynek i to starcie, tak jakby. Będzie się czuło, niestety. I to powiem ostatnie zdanie na ten temat. Będzie się czuło, że. Bo to będzie tak. W polityce, w Sejmie, w partii rządzącej, w sensie Zjednoczonej Prawicy, będzie się działo źle, będzie się kotłować. I to kotłowanie sprawi, że władza, próbując, zamiast dogadywać się ze społeczeństwem, będzie próbowała siłowo rozpędzić społeczeństwo. A to sprawi, że w społeczeństwie skumulują się te wszystkie starcia między pragnieniem na przykład wolności, a tym, że trzeba zachować reżim, to jakby wybuchnie, prawda? Wybuchnie. I wyjdzie na ulicę. Ale to, do czego się dopuści rząd, sprawi dopiero to, że jak on ma Gowin, bo wcześniej tak czuję właśnie, że będzie wielkie starcie polityczne przez Ziobrę, ale Gowin będzie ustępował z tej łajby. Będzie ustępował z tej łajby. Jakby nie chcą, nie będzie chciał legitymizować tych posunięć, które niestety będą miały miejsce. Nastąpi jakieś wielkie przetasowanie, i to już niedługo w Zjednoczonej Prawicy. Już niedługo nastąpi wielkie przetasowanie rządowe, ministerialne w Zjednoczonej Prawicy. Dobrze. Teraz chcę skojarzyć jakieś wizje na temat prezydenta Chin, Xi Jinpinga. Niedługo będziemy widzieć dziwne posunięcia w polityce zagranicznej, w polityce międzynarodowej, bo skojarzył mi się teraz trzymający tak ręce Xi Jinping, Władimir Putin i Joe Biden, a przecież to niemożliwe. Natomiast podpisanie wspólnej deklaracji przez tych polityków. Podpisanie wspólnej deklaracji. Ale niech to was nie zmyli. Za tym nic nie będzie szło. To będzie coś na zasadzie. Pomieszanie z poplątaniem, klimat z pokojem, połączenie w tej deklaracji, jakby poprawa klimatu warunkiem utrzymania pokoju na świecie. Ale za tym nic nie będzie szło. Puste słowa i deklaracje.
ponieważ w głowie tego człowieka jest trzy razy słowo wojna. Wojna, wojna, wojna. Xi Jinping, prezydent Chin, komunistyczny. Tworzyć on będzie zasłonę dymną, bo wierny, wielki sojusznik Federacji Rosyjskiej. Ja wiem, ja znam, że wy tam te wszystkie przepowiednie znacie, że Chiny zaatakują, niby trzecią tajemnicę znacie. Chiny zaatakują Rosję. Nie, nie zaatakują. Chiny nie zaatakują Rosji. Jest wielkie zjednoczenie, przynajmniej nie teraz zaatakują. Później przyjdą nam z pomocą, ale nie zaatakują. Jest wielkie zjednoczenie Rosji z Chinami. A Chiny teraz tworzyć będą zasłonę dymną, jednocząc się z jakimś krajem z tego. No i patrzcie, no. Ze wschodu. Z dalekiego wschodu, czy to Persja, Iran, czy to Iran, czy to Sudan, Arabia Saudyjska, czy będzie jakieś zjednoczenie. Ogólnie tam będzie właśnie koalicja taka powstawać. Która pryśnie jak bańka mydlana. Będzie należy się bać czasu, w którym politycy obwieszczać będą pokój. Należy się bać czasu, w którym politycy będą krzyczeć słowo pokój. Ponieważ takie mam słowo dla was. Wtedy się zaczną wielkie rzeczy na świecie. Ale niedobre. Niedobre dla ludzkości. Słowo pokój tylko na ich ustach, w głowie słowo na W. Słowo pokój tylko na ich ustach, w głowie przygotowania do W. A wtedy rozpęta się piekło, to na pewno. Przyjdzie czas, że a ja mówiłem o szczepionkach z Rosji i o chińskich, że są najlepsze. Bo to nie jest tak, że ja jestem na przykład jakimś rusofobem czy coś. Nie, jak trzeba coś pochwalić, co jest rosyjskie, proszę bardzo. Są najlepsze i przyjdzie zrozumienie tego. Ono już jest. Ono już jest. Jakby wiele krajów wyciągnie ręce oficjalne i nieoficjalnie, najpierw nieoficjalnie, później oficjalnie, po szczepionki z Federacji Rosyjskiej i po szczepionki chińskie. Będzie to wynikało z tego, że zabraknie naprawdę w Europie szczepionek i będzie wynikało z tego, to że te rosyjskie szczepionki, jakby tak powiem po chłopsku, jakby w starym stylu były robione, no mają dużą moc. Wiem, to nie jest język naukowy, specjalistyczny, ale nie mam na to czasu. Mówię, jak czuję, jak to widzę. Wiele krajów sięgnie po nie, nie mając wyjścia. Xi Jinping, co jeszcze? Chiny wystrzelą coś w przestrzeń kosmiczną, co
będzie zagrożeniem dla wolności świata. Albo jakiś satelita szpiegowski, albo coś. Coś zrobią Chiny takiego. Coś będzie nie tak. To będzie ogłoszone jako dobre zdobywanie przestrzeni kosmicznej, ale tam coś będzie nie tak. Zatrzymałem. Teraz mi się kojarzy tak, że w ciągu 2-3 miesięcy naprawdę dojdzie na scenie politycznej w Polsce do dużego przetasowania. Może się to wiązać, bo widziałem wychodzącego, jest Sejm, jest ławy są rządowe, wstaje Mateusz Morawiecki i wychodzi. To jest znaczące. To może oznaczać, że on się poda do dymisji. Mateusz Morawiecki poda się do dymisji. A prawda jest taka, to co już mówiłem kiedyś, wiele miesięcy temu, wypchnięty zostanie. I powiem coś dziwnego. A wiecie, że jest jeszcze jakiś starszy mężczyzna. Prawie takiego wzrostu jak pan premier Kaczyński. Wąsaty w okularach. Tak go widzę. Który chodzi po głowie Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezesa Rady Ministrów. Człowiek z tylnego siedzenia. Tak, człowiek, który jest brany pod uwagę. Jest brany pod uwagę. No, ciekawe. Chciałem wejść w głowę Kaczyńskiego, to wszedłem, niestety. Tak. Tak, tak. No. A ja powiem coś Państwu. Zastanowiłem się teraz, zatrzymując, kto w Polsce po Morawieckim zostanie premierem. Obajtek bardzo chce. Czuję, że bardzo walczy o to. Ale mówię słowo. Za bardzo zabiegasz. Błaszczak pracuje nad tym, tak jakby byłby dobry według prezesa. W sensie swój człowiek, wiemy, co się po nim spodziewać, nie wychyli się. Ten z wąsem dostanie taką ofertę, może o tym być mowa. Ale jest czarny koń. Jest czarny koń. Ten czarny koń jest w głowie prezesa, pana premiera Kaczyńskiego. Ten czarny koń zostanie premierem po Morawieckim. Będzie wielkie zaskoczenie. Wielkie zaskoczenie. I niebywała szansa dla tej osoby. Premier może szukać, premier Kaczyński, może szukać człowieka znikąd. Się pytałem teraz siebie, kto? Tak wygląda, jakby premier nie wiedział. Albo człowiek znikąd. Czy jest możliwe, że premierem może być człowiek spoza Sejmu, nie będący posłem na przykład? Nie wiem. Ciekawe.
Tu jest galimatias. Tu nam się wydaje, że nikt o tą schedę po Morawieckim nie walczy. A to jest tyle łap. Widzę po prostu, które chcą tego, pragną. Czym chcecie rządzić? Jaką gospodarką? Jakimi finansami? Jakim skarbem państwa? Jak to wszystko jest nul. Do rządzenia jest każdy. Pracować nie ma komu. Dla Polski. Pieniądze. Funty, franki, dolary. Euro. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to jeszcze przed nami wielkie tąpnięcie finansowe w tych wszystkich walut. Ale trzeba wtedy w rezerwie trzymać dolary. W sensie nie płakać, nie biadolić, ojejku, obniżyło się, że będzie wielka strata. Nie, trzeba swoje zagryźć zęby i trzeba przeczekać. Mam takie słowo, trzeba przeczekać. Czeka tąpnięcie przed jednym wielkim tąpnięciem, krachem na giełdzie. To jeszcze będzie tąpnięcie finansów, w sensie, by zaczną lecieć w dół. Zaczną lecieć w dół. To przed nami. To przed nami. W tym roku jeszcze. Powiem, co ja bym zrobił. Teraz mi ta myśl przychodzi. Albo dobrze. To w innym razem. Słuchajcie. Czeka nas trudny czas. Ale patrzcie, jak ożywia się przyroda, jak pięknie ptaki śpiewają, słuchajcie. Patrzcie, jak powstaje nowe życie. Zaraz będą się robić kokoszki, zaraz będą się robić kwoki, zaraz będzie nowe życie, nowe kurczęta będą chodzić po podwórkach. Będzie coraz cieplej, coraz fajniej. W tym trudnym, pesymistycznym czasie szukajmy tych pozytywnych wartości. A pozytywną wartością jest życie, jest przyroda. Jest ten piękny, zielony świat, który nas otacza i może otaczać. Twórzmy ten świat. Zauważajmy go. Gdzieś bąk przeleci, gdzieś żaba skoczy, gdzieś pięknie z rana będą ptaki śpiewać. A propos śpiewu ptaków, idziemy na dwór posłuchać, jeszcze lepiej. Jest 5:15 rano. Posłuchajcie, u mnie jak jest. Nie wiem, czy usłyszycie te ptaszyny. Wszystko się budzi, wszystko ożywa. Zwracajcie na to uwagę.
pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dobrego dnia, dobrego czasu, dobrych przemyśleń i wspaniałych wniosków. Nie poddawajcie się, pomimo tych trudności, bo są siły i ludzie, którym zależy na tym, byśmy się poddali, byśmy zwątpili. Ale wy idźcie do przodu. Wszystkiego dobrego.